O życiu tego świętego wiemy bardzo mało. Po śmierci Asocholiusza w roku 383 został biskupem Tesaloniki. Z tej okazji święty Ambroży napisał do niego list wyrażając nadzieję, iż będzie godnym następcą swego poprzednika. Ojciec święty Damazy mianował go wikariuszem patriarchalnym Ilirii, co potwierdzili również papieże święty Syrycjusz i święty Innocenty I. Kiedy święty Jan Chryzostom był nękany przez władzę, święty Anyzjusz zdecydowanie wystąpił w jego obronie. Z kolei święty Jan osobnym listem podziękował mu za wysiłki w jego sprawie. Święty Anyzjusz był pobożnym pasterzem. Jego życie i nauki wywierały znaczny wpływ na wiernych. Wielu papieży wysoko oceniło jego kapłańskie cnoty. Zmarł w opinii świętości w roku 407. Boże, światłości i pasterzu dusz, który ustanowiłeś świętego Anesiusza biskupem w twoim kościele, by karmił twój lud słowem i kształtował przykładem spraw, abyśmy dzięki niemu zachowali wiarę, której on nauczał. I podążali drogą, którą On nam ukazał, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.